z nami Waldemar Warchoł. 1-6, przegrywacie z Czarnymi Połaniec. Trenerze, pierwsze pytanie, co się stało z pana drużyną dzisiaj? Też chciałbym to wiedzieć. No, nie wiem. Brakuje mi po prostu słów, myśli w głowie. Nie w taki sposób chcieliśmy wejść w to spotkanie, nie w taki sposób chcieliśmy podejść do rywala. Nie wiem, czy same słowa nie wystarczają i z tyłu głowy chłopaki, nie wiem, myśleli, że po prostu ten mecz sam się wygra, że można, nie wiem, taką może pierwszą myśl mam w głowie, że każdy może sam chciał ten mecz wygrać, wziąć grę na siebie, pokazać coś niesamowitego. Natomiast jak widać, zespołowość w piłce nożnej wygrywa. Drużyna z Połańca najpierw dostała 3 prezenty od nas, wykorzystała. No a później konsekwencja różnych błędów i no i co, kończymy po prostu z takim wynikiem, że po prostu nam powinno być wstyd, nie wiem, po prostu szkoda w ogóle wychodzić i trenować, jak mamy coś takiego prezentować. Właśnie, tak naprawdę pierwsza połowa tragiczna, bo to, że tylko było 3-1, to najniższy wymiar kary. Tak naprawdę jakby było 7-0 do przerwy, to równie dobrze mogliście to przyjąć. Natomiast później porobił pan zmiany i od stanu 5-1 troszeczkę chaos się wdarł na boisko i faktycznie mieliście kilka sytuacji. To chyba taki może być pozytyw z tego meczu. Czy pozytyw na pewno to, że grało... Grało pięciu młodzieżowców bodajże i może to jest droga, może nie będziemy się tutaj siłować w CV, w patrzenie kto gdzie grał i jak grał, tylko tak jak tutaj, no nie oszukujmy się, szacunek dla drużyny Połańca, bo tam chłopaki, zresztą rozmawiałem też z prezesem Gębalskim, że tutaj nie ma ani opcji, ani szans na ściąganie wielkich nazwisk, a widać chłopaki po prostu grają rewelacyjnie, mają super wyniki, więc wychodzi na to, że serducho gra na boisku i być może nasza gra wygląda lepiej, dlatego że właśnie młodzi pokazali większe serducho do grania niż ci zawodnicy, od których się czegoś oczekuje. Nie chcę tutaj teraz oceniać, kto zagrał słabo, kto zagrał dobrze, bo pewnie zacznę od siebie i od tego, że może mogłem wykonać lepszą pracę, jeśli chodzi o przygotowanie, natomiast no, nie ukrywam, że to, ta postawa młodzieży jest taką odrobiną nadziei w tym, że może tędy jest droga, nie na siłę. Jeszcze ostatnie pytanie chciałem zapytać. W 52 minucie dokonuje pan potrójnej zmiany i wśród zmienionych jest bramkarz. Troszkę może pan zdradzić genezę tej zmiany, czy to jest walka o Pro Junior System, czy podsumowanie występu Mateusza Zająca? Nie chcę tutaj nic podsumować, po prostu uznałem, że to jest taki moment, w którym Paweł zasłużył na szansę i niech wejdzie do bramki, no bo dlaczego nie, no cóż może się wydarzyć, a po co Mateusz ma kolejne bramki przyjmować, niech Paweł łapie doświadczenie i tyle. Dzięki, powodzenia.